Cześć, z tej strony Maciej. Drugie zadanie od Wiktora w ramach darmowych korepetycji, czyli Ty mi wysyłasz zadania, ja Ci rozwiązuję całkowicie za darmo i wrzucam je na YouTube'a. Zadanie drugie jest takie. Wielomian w od x równy minus 8x do potęgi 6 plus 8x do potęgi 4 minus 14x kwadrat plus 6 podzielono przez wielomian q od x równy 4x do 4 minus 2x kwadrat plus 6. Wielomian P jest wynikiem tego dzielenia, no i trzeba wyznaczyć ten wielomian P od x, tak? Czyli po prostu trzeba podzielić W od x przez Q od x. W jaki sposób to będziemy robić? No normalnie dzieląc wielomian przez wielomian, czyli bierzemy minus 8x do potęgi 6 plus 8x do 4 minus 14x kwadrat plus 6 będziemy sobie dzielić przez 4x do 4 minus 2x kwadrat plus 6. Tak, oczywiście będziemy dzielić pod kreską. No i teraz tak, takie dzielenie wielomianu wykonuje się dokładnie tak samo jak dzielenie zwykłych liczb. Czyli ja sobie tutaj przy okazji wezmę jakąkolwiek liczbę, powiedzmy sobie 254, będziemy to dzielić przez, a powiedzmy 4. Ok? Jak się to robiło na początku? No w podstawce nauczyliście się, ile czwórek mieści się w 25, tak? Czyli tu będzie 6 czwórek, ale to się robi tak, że pierwszym krokiem w takich działaniach to jest dzielenie. Dzielimy 25 przez 4, to jest 6 1/4, dlatego tu się pisało szósteczkę, tak? Więc pierwszy krok to jest jakby podzielić 25 przez 4 bez reszty, czyli będzie 6. Czyli my robimy dokładnie tak samo. Czyli dzielimy sobie minus 8x do 6 przez to pierwsze wyrażenie, tak? Czyli dzielimy sobie, tu dzieliliśmy 25 przez 4, więc tu dzielimy minus 8x do 6 przez 4x do 4. Minus 8 podzielić przez 4 to jest oczywiście minus 2. X do 6 podzielić przez x do 4 to jest x kwadrat. Ok? Dobra. Drugim krokiem, który się robiło, to było mnożenie, bo mnożyliśmy tą liczbę, czyli 6 razy 4 i tu wpisywaliśmy 24, tak? Czyli robimy dokładnie to samo. Mnożymy sobie tą liczbę, tylko że przez to całe wyrażenie, ok? No tak jak tu, przez całą czwórkę mnożyliśmy, a tu jest przez to całe wyrażenie. Czyli mamy tak, minus 2x kwadrat razy 4x kwadrat do 4, to jest tak, minus 2 razy 4 to jest minus 8, x kwadrat razy x do 4 to jest x do potęgi 6. Dalej, minus 2 razy minus 2 to będzie plus 4, x kwadrat razy x kwadrat to jest x do potęgi 4. Minus 2 razy 6 to jest minus 12, x kwadrat razy nic, tak, to jest x kwadrat, tak, bo minus 2x kwadrat razy 6 to jest minus 12x kwadrat. Kolejną rzeczą, jaką robiliśmy w normalnym dzieleniu, to było wstawienie tu minusa, czyli to się nazywa zmiana znaków, bo zamiast 24 pojawiła się minus 24, tak, więc tu też musimy sobie zmienić znaki. Czyli z tego tutaj minusa zrobi nam się plus, tu nam się zrobi minus i tu nam się zrobi plusik, ok? No i ostatnią rzeczą, jaką się robiło, to było 25 plus minus 24, czyli po prostu 1. Czyli dodajemy. A, tu strzałki nie dają. Dodajemy. No to dodawajmy. Minus 8x do 6 plus 8x do 6. To się zawsze musi tu Wam skrócić, tak? Tak samo jak... No tu nie musi się zawsze skrócić, ale tu akurat jak widać dwójki się skróciły, więc tu też się musi skrócić. 8x do 4 minus 4x do 4 to jest 4x do potęgi 4. Minus 14x kwadrat plus 12x kwadrat to jest minus 2x kwadrat. No i jeszcze tak, i teraz co się działo? Ta czwóreczka tu oczywiście sobie spadała. No to ta szósteczka też sobie tutaj musi spaść. Jeszcze, tak? Dobra. No i znowu wracamy sobie do początku. Czyli co? Dzielimy. 4x do 4 podzielić przez 4x do 4 to jest 1. Teraz kolejny krok mnożymy, czyli znowu mnożymy tą liczbę plus 1 przez całe to wyrażenie. 1 razy 4x do 4 to jest 4x do 4. 1 razy minus 2x kwadrat to jest minus 2x kwadrat. No i 1 razy plus 6 to jest oczywiście plus 6. Ok, kolejne działanie, zamiana znaków. Minus plus i minus. Tak? I ostatnia rzecz dodajemy. Czyli mamy 4x do czwartej minus 4x do czwartej nic. Minus 2x kwadrat plus 2x kwadrat nic. I 6 minus 6, 0. Czyli gdzie jest wynik, tak? Bo my mamy oczywiście znaleźć, a może takim, ten nasz wielomian p od x. Tym naszym wynikiem, czyli tym wielomianem p od x jest ta liczba. Czyli to jest minus 2x kwadrat plus 1. O. Tak? Czyli po prostu jeżeli umiesz dzielić wielomiany, to nie powinno to dla Ciebie sprawiać problemu. Ja tu pokazałem, jak to się robi. Mam nadzieję, że fajnie wytłumaczone. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało oczywiście daj w komentarzach. Możesz sobie oczywiście sprawdzić, jeżeli wymnożysz sobie to p od x, czyli minus 2x kwadrat plus 1 przez 4x kwadrat minus 2x, 4x do czwartej minus 2x kwadrat plus 6, musi Ci wyjść ten wielomian tutaj, tak? No i tyle. Dobra, jeszcze raz mówię, pytania w komentarzach, podobał Ci się filmik, łapka w górę zawsze mile widziana, a ja zmykam do trzeciego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matmazpasja.pl.